Serdecznie wszystkich witam na tej prelekcji na temat nowego rytu mszy świętej. Zacznę od trochę bardziej takiego ogólnego rozważania, jaka powinna być liturgia. Żeby odnaleźć odpowiedź na to pytanie, należy oczywiście zadać sobie pytanie, czym ona jest. Wtedy można wyciągnąć wnioski, jaka ona być powinna. I tutaj naprawdę nie musimy zbyt dużo się wysilać, nie musimy teoretyzować, czym ona jest, liturgia Kościoła Świętego i jaka być powinna, dlatego że, jak można się domyśleć, Kościół Święty przez już wiele lat swojego istnienia mógł na pewno to wszystko sprecyzować i tak też faktycznie zrobił, dlatego będę tutaj dużo cytował. Będę cytował przede wszystkim z encykliki, w tej pierwszej części z encykliki papieża Piusa XII, Mediator Dei. Tajemnica Przenajświętszej Eucharystii, ustanowiona przez Najwyższego Kapłana Chrystusa i z Jego woli odnawiana stale w Kościele przez Jego kapłanów, jest szczytem i jakby ośrodkiem religii chrześcijańskiej. Szczytem i jakby ośrodkiem, dwa określenia tutaj fundamentalne. Szczyt, czyli coś, do czego wszystko inne zdąża, prawda? Gdy mamy wierzchołek jakiejś góry, to cała ta masywna podstawa, wszystko to podpiera ten szczyt, do którego wszystko inne jakby zdąża, i jednocześnie ośrodkiem religii, ośrodek, wokół którego wszystko inne w jakiś sposób krąży. Słowa bardzo, z bardzo konkretną treścią i tutaj bardzo mi na tym pierwszym punkcie zależy, choć może nie jest on taki spektakularny, nie ma w sobie jakiegoś takiego elementu polemicznego, ale żeby zrozumieć, o czym tutaj mówimy, to trzeba właśnie zrozumieć przede wszystkim, że mówimy właśnie o szczycie i o ośrodku religii w ogóle. Że gdy dotykamy tematu mszy świętej, to dotykamy samego serca wiary. Wiary, która prowadzi do zbawienia. To jest samo serce tej wiary, która prowadzi do zbawienia. Dlatego tak bardzo ważny jest ten temat. Dlatego każdy uszczerbek tutaj na tym sercu będzie miał tak katastrofalne znaczenie. Jeśli ktoś ma ranę na dłoni, to da się z tym żyć. Jeśli ktoś ma ranę na sercu, to jest już znacznie poważniejsza sprawa. Wobec tego, dalej pisze papież Pius XII, wobec tego Przenajświętsza Ofiara Ołtarza nie jest tylko czystym i zwykłym wspomnieniem mąk i śmierci Jezusa Chrystusa, ale prawdziwym i istotnym składaniem ofiary, co uczynił już na krzyżu, ofiarując siebie samego Ojcu Przedwiecznemu jako hostię najmilszą. Albowiem tu i tam jedna i ta sama jest hostia i ten sam składa obecnie ofiarę za pośrednictwem kapłanów, który niegdyś siebie samego ofiarował Ojcu na krzyżu, z różnicą tylko w sposobie ofiarowania. Bardzo piękny, czysty, dogmatyczny wręcz fragment encykliki w tym pięknym, tak jasnym języku Kościoła, który niestety dzisiaj jest już tylko do znalezienia w tych starszych dokumentach, jest niejako wspomnieniem, jeśli rozważamy, spojrzymy na te współczesne dokumenty Magisterium Kościoła. Nie jest tylko czystym i zwykłym wspomnieniem, ale prawdziwym i istotnym składaniem ofiary. Ofiara to jest tutaj drugi punkt, szczyt i ośrodek religii i prawdziwa ofiara. Prawdziwa ofiara, powtórzenie ofiary Pana Jezusa, ten sam dar ofiarny i ten sam kapłan, który za pośrednictwem ziemskiego kapłana składa samego siebie w ofierze. Kapłan, gdy mówi, to jest ciało moje, oczywiście mówi w imieniu Chrystusa. To nie jest, kapłan nie wypowiada tego, to nie jest ciało tego kapłana, tylko to jest ciało Chrystusa. Ponadto i przewidziane cele są identyczne, czyli cel ofiary Pana Jezusa na krzyżu, jak i cele mszy świętej. Pierwszym jest oddanie chwały Ojcu Niebieskiemu. Znowu, gdy zastaniemy taki cytat gdzieś tam, to pewnie przeczytamy go i prawda, przejdziemy do porządku dziennego, to oczywiście, tak, jasne. Ale uwaga, rzecz jest bardzo, bardzo ważna i nie znajdziemy tego. Nie znajdziemy tego w nowej teologii mszy świętej.
Ponadto i przewidziane cele są identyczne. Pierwszym jest oddanie chwały Ojcu Niebieskiemu. Pierwszym. Nie tylko pierwszym, dlatego że akurat tak tutaj przyszło papieżowi na myśl, żeby wymienić ten jako pierwszy, bo mu się pierwszy przypomniał, tylko faktycznie pierwszym. Pierwszym nie tylko chronologicznie, ale tutaj ontologicznie w porządku samej istoty, w porządku samego bytu jest pierwszym. Oddanie chwały. Cześć Boża. Najważniejszy cel. Musimy to sobie zapamiętać, bo będziemy później rozważali według tego, czym jest ofiara, będziemy rozważali, jaka ona być powinna. To jest oczywiste. Oddanie chwały ponad wszystko inne. I tutaj już wchodzimy bardziej w sferę, pomimo że to jest wciąż ten pierwszy punkt, wchodzimy w sferę taką polemiczną trochę, dlatego że już ten punkt jest tak bardzo przeciwko tej nowej teologii mszy świętej. Niestety, bo ta nowa teologia robi wszystko, żeby odejść od tego oddawania chwały, a położyć akcenty, położyć ten ciężar na wspólnocie, na godności dzieci Bożych, na wspólnej modlitwie, na inne te aspekty są. Tam już nie ma, świadomie się nie podkreśla tego, że tym pierwszym celem jest oddanie chwały Ojcu Niebieskiemu. Drugim przewidzianym celem jest należne Bogu dziękczynienie. Zaczynamy od pochwały Pana Boga, przechodzimy do dziękczynienia za te dobrodziejstwa, które On nam daje. Kolejność nie jest przypadkowa, będziemy to widzieli do samego końca, to znaczy są tylko cztery te cele, nie jest aż tak ich tutaj dużo. Cztery, które się tradycyjnie wymienia. Najpierw cześć Boża, następnie dziękczynienie za wszystko, co otrzymaliśmy. Tak bardzo ważna sprawa i tak często przez człowieka zapominana. Tak często o tym nie pamiętamy, że każdą chwilę naszego istnienia zawdzięczamy Panu Bogu. Trzecim celem jest zadośćuczynienie, przebłaganie, przejednanie. Zadośćuczynienie. Tutaj to, co niezwykle gorszyło Marcina Lutra, właśnie ten element, to zadośćuczynienie, że jakoby msza miała jeszcze jakoś zadośćuczynić, pomimo tego, że już Pan Jezus dokonał swojej ofiary. Oczywiście, msza święta jest absolutnie zależna od ofiary krzyżowej, jest właśnie ponowieniem tejże ofiary. Nie jest ona czymś innym niż ofiara krzyżowa i czerpie całą swoją moc właśnie z ofiary krzyżowej, czyli nie ma tutaj żadnego kontrastu, żadnej rywalizacji pomiędzy ofiarą krzyża a ofiarą mszy świętej, tak jak to zarzucał Marcin Luther. Trzecim celem jest zadośćuczynienie, czyli przebłaganie, przejednanie za grzechy. Znowu cel, o którym dzisiaj się nie pamięta. Czwarty wreszcie cel to prośba. Oczywiście na sam koniec wśród tych celów wymieniamy również prośbę. Oczywiście również w tym celu sprawowana jest święta liturgia. No i teraz zobaczyliśmy, czym jest. Jest ofiarą, jest ponowieniem ofiary Pana Jezusa. Teraz należy na podstawie tego, na podstawie teologii mszy świętej należy powiedzieć, jaka liturgia musi być, jaka być powinna, aby godnie reprezentowała ten cel, aby osiągała swoje cele. Ofiara Pana Jezusa i cele. Uwielbienie, dziękczynienie, zadośćuczynienie i prośba. Święty, przepraszam, jeszcze niekanonizowany, ale na pewno bez wątpienia świętobliwy papież Pius XII pisze w swojej encyklice: niechaj więc we wszystkim panuje ład i porządek, niech wszystko będzie skoordynowane i, że tak powiemy, teocentryczne. Bardzo krótkie zdanie, bardzo krótka uwaga, ale już bardzo istotna. Wszystko ma być skoordynowane, wszystko ma być jasne, pełne porządku, to jest w zasadzie oczywiste. Myślę, że tutaj z tym nikt nie będzie polemizował. Ale dalej, że tak powiemy, teocentryczne. Wszystko być ukierunkowane na Pana Boga. To jest fundamentalna zasada. I tak jak mamy mnóstwo rytów w Kościele katolickim, mamy te wszystkie obrządki wschodnie, które bardzo się różnią od rytu rzymskiego, tak wszystkie one są teocentryczne. Na swój własny sposób one starają się oddać tą cześć Bogu tak dobrze, jak potrafią. Używają tych środków, które wydają się po prostu w danym kontekście kulturowym najbardziej odpowiednie po to, aby wyrazić tą cześć Bożą. Wszystko ma być tam teocentryczne. I tutaj myślę, że już pojawia się ta myśl, już pojawia się to spojrzenie, co będzie z tym nowym porządkiem mszy świętej. Właśnie ta teocentryczność, ten fundament, o którym tutaj papież Pius XII mówi, o tym za chwilę. Zacytuję teraz
Księgę Apokalipsy, która w rozdziale 5 pokazuje nam boską liturgię. Tam świętemu Janowi dane jest zobaczyć, rzucić takie spojrzenie na tą boską liturgię. I oczywiście ta nasza ziemska liturgia powinna naśladować, powinna odpowiadać w jakiś sposób temu, co w niebie się odbywa. Jest to obrazowe, ale oczywiście jest tam pewna forma liturgii, nawet w zasadzie całe niebo jest jedną wielką liturgią, bo to jest przecież uwielbienie Boże. Z 5 rozdziału Księgi Apokalipsy. I ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym. Kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt. Na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią. Otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by otworzyć księgę, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida. Także otworzy księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu, którymi jest 7 duchów Boga, wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, 4 zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi. I ujrzałem, i usłyszałem głos wielu aniołów dookoła tronu i zwierząt i starców. A liczba ich była miliardy miliard i tysiące tysięcy, mówiących głosem donośnym: baranek zabity jest godzien wziąć potęgę i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. A wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa, usłyszałem, jak mówiło: zasiadającemu na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc na wieki wieków. A 4 zwierząt mówiło: amen. Starcy zaś upadli i oddali pokłon. Niezwykle piękny jest to fragment. Ten moment, gdy nikt nie jest godzien otworzyć tej księgi. I apostoł, który płacze, a płakałem bardzo, bo nikt nie był godzien, aby zerwać pieczęcie i ani nawet patrzeć na tą księgę. I ten jeden ze starców mówi: nie płacz, oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. I ten baranek jakby zabity, tutaj już dochodzimy, to jest ta boska liturgia, baranek jakby zabity. Podobnie we mszy świętej, baranek jakby zabity. Pan Jezus nie umiera w trakcie mszy świętej, oczywiście nie może umrzeć ponownie, bo żyje już na wieki. Jest jakby zabity, rzeczywiście obecny, jakby zabity pod postacią chleba i wina. Czyli jak właśnie ta śmierć przedstawiona w sposób symboliczny przez rozdzielenie tych dwóch postaci chleba i wina. I co widzimy tutaj? Być może na początku nie dostrzeżemy związku pomiędzy liturgią a tym, co tutaj się dzieje, ale to jest typowo liturgiczny fragment Pisma Świętego. On jest tak pełen czci. Tutaj to jest pełne kadzidła, pieśni pochwalnych, padania na twarz, śpiewu, chwalenia, dziękczynienia. Wielokrotnie, słyszymy, kilkakrotnie jest to powtórzone, błogosławieństwo i cześć, i chwała, i moc, prawda? Wszyscy tam powtarzają, ci śpiewają, tamci zanoszą modły, ci padają na twarz. Pełne to jest czci, po prostu przepełnione. Ta boska liturgia, na tyle, na ile możemy na nią spojrzeć. Oczywiście jest to obraz, jest to wizja, którą święty Jan tutaj dostaje. Oczywiście to nie można tak po prostu sobie zobaczyć, jak wygląda boska liturgia. Zwłaszcza, że jeśli chodzi o osoby, które są tam z ciałem, czyli faktycznie dostrzegalne dla nas, no to jest ich tam bardzo, bardzo niewiele w tej chwili. Oczywiście jest obraz, ale on ma nam coś pokazać. On ma nam pokazać, że ta boska liturgia, że ten baranek jest godzien wziąć wszelką cześć i chwałę. I teraz
dochodzimy do tego bardziej smutnego fragmentu tego wykładu. Mianowicie, jak to jest w tej chwili? Jaka ta liturgia w Kościele Świętym dzisiaj jest? I tutaj znowu będę się starał niezbyt wiele tutaj przedstawiać moich własnych mądrości, interpretacji. Będę znowu dużo cytował. Mianowicie, z krótkiej analizy krytycznej nowego porządku mszy świętej kardynałów Ottawianiego i Bacciego. Ta krótka analiza krytyczna z roku 1969, czyli bardzo wcześnie już się pojawiła, a kardynał Ottawiani, prefekt świętego oficjum, czyli druga osoba po papieżu w zasadzie, który podpisuje ten bardzo ostry tekst, czyli to, co tutaj cytuję, to nie jest jakiś taki polemiczny tekst w jakiejś gazecie, to jest dokument sporządzony przez teologów, podpisany przez dwóch kardynałów, miał być podpisany przez większą ilość, tekst wyciekł do mediów, już wtedy takie rzeczy były, wyciekł zanim dotarł do papieża, dlatego kardynałowie podpisali go jak najszybciej, tych dwóch, którzy byli wtedy pod ręką i przekazują to na ręce Ojca Świętego, wtedy Pawła VI. Można znaleźć niecałość, fragmenty tej krótkiej analizy krytycznej w tym numerze Zawsze Wierni, który też jest dostępny tutaj, można go zakupić przed tą salą wykładową. W całości można też go znaleźć w internecie. Jest on bez problemu dostępny, swoją drogą właśnie na naszej stronie, na stronie Bractwa. Cytuję. A propos, jak wygląda dzisiaj liturgia? Słowa podpisane przez dwóch kardynałów w roku 69. Jak dostatecznie udowadnia załączona krótka analiza krytyczna, będąca dziełem grupy doborowych teologów, liturgistów i duszpasterzy, Novus Ordo Missae, czyli nowy porządek mszy świętej, biorąc pod uwagę elementy nowe i podatne na rozmaite interpretacje, ukryte lub zawarte w sposób domyślny, tak w całości, jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej sformułowanej na 20. sesji Soboru Trydenckiego. Ustalając raz na zawsze kanony rytu, Sobór ten wzniósł zaporę nie do pokonania przeciw wszelkim herezjom atakującym integralność tajemnicy Eucharystii. Powtórzę to centralne dla nas zdanie. Ten nowy porządek mszy, tak w całości jak w szczegółach, wyraźnie oddala się od katolickiej teologii mszy świętej. I dalej piszą kardynałowie, nowy Ordo Missae został skonstruowany tak, że w wielu punktach może zadowolić najbardziej modernistycznych protestantów. To jeszcze nie jest mowa o modernistycznych katolikach, tylko o tych najbardziej modernistycznych protestantach. W praktyce nie zadowalał tych najbardziej modernistycznych protestantów. Ci najbardziej modernistyczni jeszcze mówili, że za bardzo czuć w tym ten stary język ofiary. Jeszcze tam im za bardzo chce. Oni byli niezadowoleni tak faktycznie, ale ci już bardziej umiarkowani jak najbardziej. Podsumowując już na samym początku, czy rzucając tę tezę na samym początku, to są potężne słowa. Tak w całości, jak w szczegółach, oddala się od katolickiej teologii mszy świętej. Tak w całości, jak i w szczegółach. Teraz przejdziemy trochę konkretniej, zobaczymy, co kardynałowie tam dostrzegli, dlaczego tak ostra ta opinia jest. Immanentny cel mszy zasadza się na tym, że jest ona przede wszystkim ofiarą. Kardynałowie zaczynają komentować, czy nowy porządek mszy świętej. I słusznie, tak jak zapowiedziałem, zaczynają się zastanawiać, no dobrze, czym jest msza święta? Skoro mamy mówić, jaka ma być, to czym jest? Jest ofiarą. I istotą każdej ofiary jest to, że musi się podobać Bogu i zostać przezeń przyjęta. W stanie grzechu pierworodnego żadna ofiara nie była odpowiednia, by mogła zostać przyjęta przez Boga za wyjątkiem ofiary Chrystusa. Novus Ordo, nowy ryt, wynaturza ofiarowanie, czyniąc z niego coś w rodzaju wymiany między człowiekiem a Bogiem. Człowiek przynosi chleb, zaś Bóg przemienia go w chleb życia. Człowiek, to chleb życia jest w cudzysłowie, to jest cytat z wstępu do nowego mszału. Człowiek przynosi wino, a Bóg przemienia go w napój duchowy. To znowu jest cytat. I tutaj cytują,
kardynałowie. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb lub wino, owoc ziemi lub winnego krzewu i pracę rąk ludzkich, który dziś Tobie przynosimy, aby stał się dla nas chlebem życia lub napojem duchowym. Bardzo słuszna uwaga. Immanentny cel Mszy Świętej to jest ofiara. Kardynałowie mówią, Novus Ordo wynaturza ofiarowanie, czyniąc z niego coś w rodzaju wymiany między człowiekiem a Bogiem. My przynosimy, tak mówi ta modlitwa na ofiarowanie w nowym porządku Mszy Świętej, my przynosimy tutaj ten chleb życia, owoc ziemi i pracy rąk ludzkich i prawda, ty uczyń z niego ten chleb życia. Wynaturza ideę ofiarowania. Nie ma potrzeby dodawać, że wyrażenia chleb życia i napój duchowy są zupełnie nieokreślone i mogą oznaczać cokolwiek. Odnajdujemy tutaj samą zasadniczą dwuznaczność, co w definicji mszy. Tam jedynie duchowa obecność Chrystusa pośród swoich, tu zaś duchowa, a nie substancjalna przemiana chleba i wina. Oczywiście nie jest w tym momencie zanegowana substancjalna obecność, ale nie jest też wypowiedziana. O tym jeszcze dalej. Najpierw spójrzmy właśnie na te fragmenty, które tutaj kardynałowie nam pokazują, wymieniają. Zniszczenie zwornika zmusza do wznoszenia zastępczych rusztowań. Zniesienie rzeczywistego celu mszy zmusza do tworzenia celów fikcyjnych. Miało to być ofiarowanie, miała być ofiara pochwalna, przebłagalna, dziękczynna, przebłagalna i z prośbą. Miała to być prośba, miała to być ofiara. A tego elementu, tej treści tam nie ma. Zniesienie rzeczywistego celu mszy zmusza do tworzenia celów fikcyjnych. Stąd gesty, które mają podkreślać związek między kapłanem a wiernymi oraz między samymi wiernymi. Stąd natychmiast doprowadzony do absurdu zwyczaj składania w momencie ofiarowania hostii darów na rzecz ubogich i Kościoła. Szczególny charakter prawdziwej hostii zostanie zupełnie zatarty. Tutaj naprawdę prorocze są to słowa. Szczególny charakter prawdziwej hostii zostanie zupełnie zatarty. Zaś uczestnictwo w bezkrwawej ofierze Chrystusa zamieni się w spotkanie filantropów lub przyjęcie dobroczynne. Naprawdę prorocze słowa tutaj kardynałów w roku 69. Tak właśnie wygląda to ofiarowanie pozbawione właściwego celu, właściwej swojej istoty. Właśnie staje się, musi przybrać jakąś inną treść. I tutaj mówią słusznie kardynałowie, to wtedy będzie jakoś tam chodziło o jedność. Tutaj my przynosimy, Pan Bóg coś robi i znamy pieśni na ofiarowanie, te nowe pieśni, które tutaj bardzo, bardzo popularne, w których jest mowa właśnie o zjednoczeniu, prawda, tak jak te ziaren wiele i tam to się, prawda, tak i my mamy być, zostać zjednoczeni. To wszystko są teksty, które są jak najbardziej pozytywne, to znaczy tam nie ma nic przeciwko wierze. Tylko że nie zawierają one tej myśli ofiarnej. Różnica pomiędzy prawdziwym ofiarowaniem pomiędzy ofiarą, a po prostu tutaj naszym jakimś tam działaniem, naszymi jakimiś tam akcjami dobroczynnymi, właśnie ofiarowanie czegoś dla dobra Kościoła czy ubogich, to wszystko jest takie właśnie zatarte. Szczególny charakter prawdziwej mszy zostanie zupełnie zatarty, zaś uczestnictwo w bezkrwawej ofierze Chrystusa zamieni się w spotkanie filantropów lub przyjęcie dobroczynne. Przyczyna braku wyraźnej wzmianki o ofierze to ni mniej, ni więcej, tylko zniesienie centralnej roli rzeczywistej obecności Chrystusa, tak dobrze uwidocznionej w tradycyjnej liturgii eucharystycznej. Rzeczywistą obecność wspomina się tylko w jednym miejscu. W przypisie, który stanowi jedyny cytat z Soboru Trydenckiego, zmianka ta odnosi się do rzeczywistej obecności jako pokarmu. Tutaj ten fragment komentuje samo wprowadzenie do nowego mszału, gdy mówi o tym, że nie ma ani jednej wzmianki o rzeczywistej obecności. Jeśli chodzi o wprowadzenie do nowego mszału, to pierwsze wprowadzenie, które później zostało podmienione, bo okazało się jednak zbyt daleko idące. Nigdzie nie ma najmniejszej wzmianki o rzeczywistej i trwałej obecności Chrystusa z ciałem, krwią, duszą i bóstwem w przeistoczonych postaciach. Samo słowo przeistoczenie zostało całkowicie pominięte. Tak jak powiedziałem, odnosi się do pierwszego wprowadzenia do nowego mszału. Tutaj być może trzeba to wyjaśnić. Po
między innymi interwencji właśnie tych dwóch kardynałów, to pierwsze wprowadzenie zostało podmienione. Dostał nowe wprowadzenie, przy czym to wprowadzenie pierwsze zostało napisane przez ludzi, którzy napisali też ten nowy porządek mszy świętych, którzy stworzyli go. Oczywiście to było całe gremium przez długi okres czasu i tak dalej, ale to oni to napisali, czyli jak najbardziej pokazywało ono tego ducha, w którym była tworzona przez cały czas ta nowa msza. I tutaj brak myśli ofiarnej, bo brak też wspomniania rzeczywistej obecności. To jest niezwykle zaskakujące, do tego też jeszcze wrócimy, że we wprowadzeniu, czyli do wyjaśnienia, czym jest ta msza święta, wprowadzenie do nowego mszału, że nie było tam ani razu wspomniana, nie była tam ani razu wspomniana rzeczywista obecność, z jednym wyjątkiem w przypisie, cytat z Soboru Trydenckiego, i to tylko w odniesieniu do rzeczywistej obecności jako pokarmu, czyli też nie ofiary. Dalej w tym samym temacie. Zniesiono wezwanie trzeciej osoby Trójcy Przenajświętszej, Ducha Świętego, Veni Sanctificator, aby stąpił na dary ofiarne, by dokonać cudu boskiej obecności, jak niegdyś stąpił do łona dziewicy. Wpisuje się w to system milczących zaprzeczeń i stopniowego pomniejszania rzeczywistej obecności. Oczywiście samo w sobie nie jest to dowodem, że jakąś modlitwę wykreślono, nie jest to dowodem na zanegowanie jakiejś prawdy, ale jeśli konsekwentnie usuwa się słowa modlitwy, które wyrażają jakąś prawdę, to jest to wtedy wiele mówiące. Z nowego ordo wyeliminowane zostały. I tutaj kardynałowie wypunktowują rzeczy, które zostały usunięte, i wyciągają później z tego wnioski. To oczywiście w kontekście właśnie nauczania o rzeczywistej obecności i o prawdziwej ofierze. Wyeliminowane zostały przeklęknięcia, punkt pierwszy. Pozostały tylko trzy przeklęknięcia kapłana i jednowiernych na przeistoczenie, od czego dopuszczalne są wyjątki. Oczywiście tutaj, jeśli chodzi o to, co tutaj kardynałowie piszą i jakieś konkretne doświadczenia, pamiętajmy o tym, że nowa msza jest wszędzie odprawiana w sposób zupełnie różny. To można jest tak szeroki wachlarz możliwości, że każdy człowiek tutaj może mieć zupełnie inne doświadczenia właśnie z nowym porządkiem mszy świętej, także może coś było, mogło czegoś nie być. To jakby, że coś akurat widzieliśmy, to nie świadczy o tym, że jest to koniecznie w przepisach liturgicznych, jeśli chodzi o nową mszę. Tutaj kardynałowie po prostu krytykują, czy opisują to, co jest napisane w tym pierwszym mszale, z jego pierwszym wprowadzeniem, i komentują te zmiany, które zostały tam wprowadzone. Po części później niektórzy poszli znacznie dalej, inni wrócili, to znaczy zachowali część starych przepisów. To jest po prostu bardzo różnie, ale gdy chcemy oceniać reformę, to musimy oceniać to, co zostało napisane, prawo, które zostało wydane. Czyli te przeklęknięcia, które zostały tylko trzy według prawa. Puryfikacja palców kapłana nad kielichem, która wypadła, kapłan za każdym razem, gdy dotyka hostii już po konsekracji, oczyszcza swoje palce nad kielichem, aby wszystkie fragmenty, które najświętszego ciała, które mogły zostać na jego palcach, aby zminimalizować szanse na to, czy ryzyko tego, że one gdzieś tam sobie spadną, są palce puryfikowane nad kielichem. Ochrona przed stykaniem się palców kapłana po konsekracji z rzeczami nieświętymi. Tutaj kapłan trzyma po dotknięciu po raz pierwszy na mszy świętej konsekrowanej hostii, trzyma cały czas te dwa palce złączone, właśnie po to, żeby nie dotykać tymi palcami niczego innego, żeby nie roznosić, nie zostawiać fragmentów najświętszego ciała Pana Jezusa gdzieś, po prostu gdziekolwiek. Dlatego te palce są zawsze złączone na mszy świętej trydenckiej. Puryfikacja naczyń świętych, która już nie musi być natychmiastowa, ani odbywać się na korporale. Znowu przepisy, które miały chronić, miały pokazywać tą cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Palka chroniąca kielich, która staje się nieobowiązkowa. Wewnętrzne złocenie naczyń świętych. Wszystko przepisy, które mają pokazywać właśnie cześć wobec Najświętszego Sakramentu. Konsekracja ołtarza przenośnego również przestaje być obowiązkowa. Poświęcony kamień i relikwie w ołtarzu przenośnym lub na stole w przypadku, kiedy msza odprawia się poza miejscem świętym. Ten ostatni punkt prowadzi wprost do uczt eucharystycznych w domach prywatnych. Tutaj, gdy odprawia się mszę świętą trydencką, zawsze są w tym ołtarzu
relikwie. Jeśli nie można mieć ze sobą kamienia ołtarzowego, jest przynajmniej korporał grecki, który jest konsekrowany przez biskupa, który jest rozkładany na tym miejscu, gdzie stoi kielich w trakcie mszy świętej z relikwiami świętych w tym korporale. Potrójny obrus na ołtarzu zredukowany do pojedynczego. To wszystko mogą się wydawać szczegóły, ale razem dają pewien obraz. Trzy obrusy w przypadku mszy świętej trydenckiej lniane, muszą być lniane, muszą być trzy, mają, co mają zrobić? Mają chronić przenajświętszą krew Pana Jezusa w przypadku rozlania. Jeśli się zdarzy, że ten kielich się wywróci, to te trzy obrusy, które są lniane, one po prostu wchłaniają. One nie dopuszczają do tego, że ta krew rozpływa się wszędzie, ale w przypadku nowych przepisów liturgicznych często mamy do czynienia z jednym obrusem z tworzywa sztucznego, który nie wchłania w ogóle, tylko w przypadku rozlania to się po prostu rozlewa wszędzie. Bo nie ma to, po prostu nie wchłania ten obrus w żaden sposób, czy bardzo minimalny. Co zostaje zniesione? Również dziękczynienie w pozycji klęczącej, zastąpione groteskową praktyką dziękczynienia kapłana i wiernych na stojąco. To jest logiczną konsekwencją przyjmowania komunii na stojąco. To oczywiście kolejna bardzo, bardzo duża kwestia, ta postawa. Tutaj wspomniane jest dziękczynienie, które jest po prostu przeszło, było już sformułowane w przepisach w tym momencie. Tutaj komunia święta na stojąco, później komunia święta na rękę, wszystko to wpisuje się dokładnie w ten nurt, w ten nurt tych reform, które jedno po drugim znoszą oznaki czci wobec Najświętszego Sakramentu. Wszystkie dawne przepisy na wypadek, gdyby konsekrowana hostia upadła na ziemię, sprowadzone do niemal sarkastycznego reverenter accipiatur. To reverenter accipiatur w nowym szale oznacza, że z szacunkiem podnosi. Czyli według starych przepisów, gdy konsekrowana hostia upadła na ziemię, kapłan ją podnosił. Później trzeba było przykryć to miejsce czymś, żeby tam już nikt nie stanął. Po mszy świętej kapłan musiał wziąć purifikatorz, który jest poświęcony, wyczyścić to miejsce, zebrać na mokro, wyczyścić, żeby na pewno nie zostały tam fragmenty Najświętszego Sakramentu. I jeśli oczywiście ta hostia, ona była spożywana przez kapłana, która opadła i kapłan dodatkowo miał czynić pokutę, już oczywiście nie w tym momencie, nie wtedy w trakcie mszy świętej, nie bezpośrednio po niej, ale jeśli zdarzyło się upuścić hostię, kapłan powinien wtedy przez około 15 minut leżeć krzyżem przed ołtarzem, pokutując za to, że upuścił tą hostię, pozwolił Panu Jezusowi spaść na ziemię. Tak samo ten kapłan ma teraz spaść na tę ziemię. I to zostało zamienione na z szacunkiem podnosi. I tutaj kardynałowie piszą z sarkastycznego stwierdzenia. Dlaczego? Dlatego, że co to znaczy to z szacunkiem podnosi? To znaczy tyle, co podnosi. Bo co z szacunkiem? Co tutaj można zrobić, jak ma się wyrazić ten szacunek? No, trzeba po prostu podnieść. I tyle zostaje w przepisach po tym, co widzieliśmy wcześniej. Wszystkie te zmiany nie są niczym innym, jak prowokacyjnym podkreśleniem cichego odrzucenia wiary w dogmat rzeczywistej obecności. To pisze prefekt świętego oficjum. Wszystkie te zmiany nie są niczym innym, jak prowokacyjnym podkreśleniem cichego odrzucenia wiary w dogmat rzeczywistej obecności. Cichego. Oczywiście nie jest to nigdzie zadeklarowane, ale nie jest to powiedziane. Wydaje się nowy rytm mszy świętej, który nie wyraża fundamentalnych praw do wiary. Znosi się jeden po drugim oznaki czci wobec Najświętszego Sakramentu. Jeden po drugim. Nie zostaje prawie, że nic. Obecnie zaleca się przechowywać Najświętszy Sakrament na uboczu, w miejscu odpowiednim dla pobożności wiernych, jak gdyby chodziło o jakieś relikwie. W ten sposób spojrzenia wchodzących do kościoła będą kierować się w pierwszym rzędzie nie na tabernakulum, ale na próżny i ogołocony stół. Po raz kolejny pobożności prywatnej przeciwstawia się pobożność liturgiczną. Wznosi się jeden ołtarz przeciw drugiemu. Również ma to swoje znaczenie, to usuwanie tabernakulum na bok.
Oczywiście były wcześniej kościoły klasztorne. Bardzo popularne to było, że w kościołach klasztornych tabernakulum nie było na głównym ołtarzu, było na jednym z ołtarzów bocznych. Oczywiście to się zdarzało. Ci zakonnicy, przeważnie było to w klasztorach, gdzie zakonnicy recytowali bardzo często albo w ogóle wszystkie godziny liturgiczne i z powodów różnych, powodów praktycznych. Na przykład kapłani musieli przyjść, aby wziąć Najświętszy Sakrament do chorego, a oficjum było odmawiane prawie przez cały czas, bardzo często. Powody były różne i to się zdarzało oczywiście, ale tutaj to się wszystko, ta zmiana, to przeniesienie tabernakulum również wpisuje się w ten nurt. Tabernakulum trzeba usunąć. Wiemy, jakie są również zmiany, tutaj kardynałowie o tym nie mówią, bo w tym pierwszych, tam nie było mowy jeszcze oczywiście o tym, co mają robić ministranci. To dopiero był wydany nowy mszał, oczywiście nie było wskazówek dla ministrantów. Wiemy, co będzie później. Później kolejne wskazówki będą mówiły i ta tendencja istnieje do dzisiaj, żeby gdy ministranci przechodzą pomiędzy, jeśli tabernakulum jest jeszcze z tyłu, na ołtarzu głównym, ołtarz, nowy ołtarz, stół jest z przodu, to wtedy tendencja jest taka, żeby skłaniać się, nie przeklękać, tylko skłaniać się w stronę stołu, mając za sobą Najświętszy Sakrament. Takie są wskazówki ze strony Rzymu. Tak to ma być robione. Wznosi się ołtarz przeciwko ołtarzowi. Tabernakulum najlepiej usunąć, a jak nie zostanie usunięte, to wtedy większą cześć w trakcie liturgii okazuje się wobec stołu, który tak jest oznaką tej jedności wspólnoty. O celach mszy świętej. Dalej, ta krótka analiza, krótka krytyczna analiza kardynała Ottawianiego i Bacciego a propos celów mszy świętej. Ostatecznym celem mszy jest ofiara na chwałę Trójcy Przenajświętszej, stosownie do słów Chrystusa, które tak określają pierwszy cel wcielenia. Przeto przychodząc na świat mówi: ofiary ani daru nie chciałeś, aleś mi utworzył ciało. Ciało, które będzie darem ofiarnym. W Novus Ordo cel ten zniknął. Z ofertorium, tutaj wymienia się, gdzie on zniknął, z ofertorium, w którym nie ma już modlitwy Suscipe Sancta Trinitas, która wyrażała właśnie ten cel. Z zakończeniem mszy, które nie zawiera już modlitwy Placha Tibi Sancta Trinitas, która zawierała dokładnie tą samą myśl. Z prefacji, ponieważ z cyklu niedzielnego znikła prefacja o Trójcy Świętej, którą zachowano tylko w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, czyli raz w roku. Czyli po prostu cel ten zostaje wykreślany, te modlitwy przypadkiem akurat zostają zastąpione przez inne. Bezpośrednim celem mszy świętej jest ofiara przebłagalna. Także i on jest narażony na szwank, ponieważ zamiast podkreślać odpuszczenie grzechów żywych i umarłych, Novus Ordo kładzie nacisk na posilenie się i uświęcenie obecnych. To prawda, że Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy i złożył siebie samego na ofiarę, aby nas z nim jako ofiarą zjednoczyć. Jednak ofiara ta poprzedza spożycie Najświętszego Sakramentu i ma już przed komunią sakramentalną, pełną, zbawczą wartość. Owoc ofiary krzyżowej. Dowodem na to jest, że można uczestniczyć we mszy, nie przystępując w sposób sakramentalny do komunii. Czyli w skrócie, ofiara przebłagalna, ten element zostaje wykreślony, być może nawet jeszcze konsekwentniej niż w przypadku ofiary pochwalnej. Ta moc tej mszy świętej, moc mszy świętej, która jest przebłagalna, przez którą możemy przepraszać za nasze grzechy. Nie wpisuje się to w ogóle w ten nowy rytm mszy świętej. A propos kapłana w nowym porządku mszy. Rola kapłana została umniejszona, wykrzywiona i zafałszowana. Po pierwsze, w odniesieniu do ludu jawi się on raczej jako przewodniczący czy brat, niż poświęcony sługa Boży, celebrujący w osobie Chrystusa, in persona Christi, w stosunku do Kościoła jest jednym z wielu kimś z ludu. Definicja epiklezy, numer 55 z tego wprowadzenia, przypisuje wezwania całemu Kościołowi bezosobowa. Bezosobowo rola kapłana znika. W odmówionym odtąd wspólnie konfiteor kapłan nie pełni już roli sędziego, świadka i orędownika u Boga. Po kolei te punkty po prostu zostały wykreślane, gdzie kapłan był przedstawiany właśnie jako ten drugi Chrystus, jako ten pośrednik, a jawi się coraz bardziej jako pastor, jako ten przewodniczący modlitwy. Jeden z ludu, który zostaje wybrany, żeby przewodniczyć w tej wspólnej modlitwie. Nie wspomina się odtąd ani słowem o władzy kapłana jako ofiarnika.
jako tego, który składa ofiarę, ani tego, że to przezeń dokonuje się akt konsekracji i urzeczywistnia obecność Chrystusa w Eucharystii. Jawi się on jako ktoś niewiele więcej znaczący niż protestancki minister. Pamiętamy cały czas, te słowa pisze, podpisuje prefekt świętego oficjum. Zniesienie lub dowolność w używaniu szat liturgicznych, w pewnych wypadkach wystarczy tylko alba i stuła, numer 298 z prowadzenia, jeszcze bardziej zaciera utożsamienie kapłana z Chrystusem. Kapłan nie jawi się już jako przeobleczony w pełnię jego władz, lecz jako zwykły oficer, którego jeden czy dwa galony ledwie co wyróżniają z tłumu. Nieco bardziej człowiek niż inni, by przytoczyć mimowolnie humorystyczny zwrot pewnego współczesnego kaznodziei. Tak jak w wypadku oddzielenia ołtarzy, po raz kolejny rozdziela się to, co Bóg połączył. Jedyne kapłaństwo Słowa Bożego. Już kończąc ten fragment tego, co kardynałowie mają nam do powiedzenia a propos zmian w rycie mszy świętej. Trudno mówić o zmianach w rycie mszy świętej. Tu raczej trzeba mówić o zniszczeniu jednego rytu i wprowadzeniu zupełnie nowego, bo w praktyce, pomimo tego, że tutaj Benedykt XVI bardzo chciał, żeby pozostać, żeby twierdzić, że to jest jeden ryt i tylko dwie są formy, to w praktyce, tak realnie, naprawdę bardzo trudno jest dostrzec tą jedność. Raczej wszystko to wskazuje, że zupełnie odrębne są to ryty. Definicja nowej mszy i podsumowanie. Właśnie za tą krótką analizą krytyczną nowego porządku mszy świętej. Definicja mszy świętej w paragrafie 7 wprowadzenia do nowego mszału. W tym paragrafie, który otwiera drugi rozdział Institutio Generalis ogólnego wprowadzenia do nowego mszału, zatytułowany De Structura Missem, znajdujemy następującą definicję. Uczta Pańska. To jest definicja mszy świętej według pierwszego wprowadzenia do nowego mszału. Uczta Pańska, lub inaczej msza, to święta synaksa albo zgromadzenie ludu Bożego, który jednoczy się pod przewodnictwem kapłana, by celebrować pamiątkę pańską. Dlatego też do każdego zgromadzenia lokalnego kościoła doskonale odnosi się obietnica Chrystusa, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Koniec. Koniec definicji. I to jest naprawdę być może najmocniejszy fragment całego tego wprowadzenia. Tutaj nie ma nic z dogmatów wiary o mszy świętej. Zostało tylko zgromadzenie pod przewodnictwem kapłana, gdzie zbierają się, by celebrować pamiątkę pańską. I dlatego też doskonale odnoszą się słowa Pana Jezusa, gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Doskonale pasuje ta definicja do protestanckiego nabożeństwa. Tak sobie właśnie protestanci wyobrażają swoje nabożeństwa. I jakby się uprzeć, to można każde pobożne zebranie, gdzie jest jakaś wspólna modlitwa, zdefiniować właśnie w ten sposób. Celebrujemy pamiątkę pańską, modlimy się pod przewodnictwem kapłana. Definicja mszy, oddaję głos kardynałom, została zatem sprowadzona do pojęcia uczty, które nieustannie przewija się w tekście. Tutaj podają konkretne paragrafy. Ponadto ową ucztę określa się jako zgromadzenie zebrane pod przewodnictwem kapłana w celu sprawowania pamiątki pańskiej, wspominając wydarzenia Wielkiego Czwartku. Żaden z tych elementów nie zawiera w sobie dogmatów rzeczywistej obecności Chrystusa w Eucharystii, rzeczywistości ofiary, sakramentalnego charakteru dokonującego konsekracji kapłana, ani wewnętrznej wartości ofiary eucharystycznej, niezależnej od obecności zgromadzenia. Nie ma żadnego z tych elementów. To są te fundamentalne, to jest teologia mszy świętej. Po prostu definiujemy mszę świętej, mszę świętą według tej definicji bez wspomnienia ani jednego z istotnych elementów. Gorzej zdefiniować się już prawie że nie da. Jednym słowem, nowa definicja nie zawiera żadnego z zasadniczych dogmatów dotyczących mszy świętej, które zebrane razem stanowią prawdziwą jej definicję. Celowe ich pominięcie w tym miejscu jest równoznaczne z ich prześcignięciem i negacją, przynajmniej w praktyce. W drugiej części tego paragrafu stwierdza się, pogłębiając jeszcze bardziej już i tak głęboką dwuznaczność, że obietnica Chrystusa
gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, doskonale odnosi się do zgromadzenia, które stanowi mszę. W ten sposób obietnica, która dotyczy duchowej obecności Chrystusa przez Jego łaskę, postawiona została jakościowo na równi, wyjąwszy większe jej natężenie, substancjalną i fizyczną obecnością w sakramencie Eucharystii. Tutaj wspomnienie tylko tej obecności duchowej w tej definicji jest czymś przerażającym. Obecność duchowa Pana Jezusa przez swoją łaskę, tam gdzie dwóch lub trzech jest, modli się w imię Pana Jezusa, obecność właśnie duchowa przez Jego łaskę. O, ta jest wspomniana, a sakramentalna nie. Ta, która jest, tak jak powiedziałem, ta rzeczywistość Pana Jezusa jest również ta duchowa, gdy po prostu rodzina odmawia wspólnie różaniec. Ta obecność również tam jest. I to jest bardzo piękne, tylko że my chcemy definiować mszę świętą. Nowy ryt od początku jawił się jako pluralistyczny i eksperymentalny, zależny od czasu i miejsca. Skoro jedność kultu została definitywnie zerwana, na czym zasadzać się będzie związana z nią jedność wiary, którą wciąż nazywa się czymś istotnym, czego należy bezkompromisowo bronić. Znowu bardzo prorockie słowa. Jedność wiary, którą zniszczy nowy rytm przeświętej, którą zniszczy. Nie ma dzisiaj żadnej jedności wiary w Kościele. Kościół katolicki, o ile jeszcze można go tak nazwać w Niemczech, wierzy w zupełnie coś innego niż kościoły, powiedzmy, sąsiednie. Tutaj pewne będzie miał podobieństwa z wiarą, ogólnie rzecz biorąc, z wiarą kościoła we Francji, ale to są po prostu ogromne, ogromne różnice. I tutaj, będąc przez 6 lat w Niemczech, przez rok w Austrii, naprawdę byłem skonfrontowany z tym, co kapłani tam nauczają, z tym, co jest tam po prostu głoszone w tych kościołach. Naprawdę jest już, ta jedność wiary jest zerwana. Również przez ten nowy rytm, który można było interpretować w dowolny sposób, który można modyfikować w dowolny sposób, który gdzie się nie pójdzie, to wygląda inaczej. Jest rzeczą oczywistą, że Novus Ordo nie chce już reprezentować wiary Soboru Trydenckiego. Prefekt świętego oficjum. Jest rzeczą oczywistą, że Novus Ordo nie chce już reprezentować wiary Soboru Trydenckiego. Jednak z tą właśnie wiarą katolickie sumienie związane jest na zawsze. Jednak z tą właśnie wiarą katolickie sumienie związane jest na zawsze. Promulgowanie nowego Ordo stawia zatem prawdziwych katolików wobec tragicznej konieczności wyboru. Jakże mocne są to słowa, które tutaj tych dwóch kardynałów podpisuje. Wobec tragicznej konieczności wyboru. Święty Pius V dołożył starań, jak przypomina Konstytucja Apostolska, aby wydanie mszału rzymskiego było narzędziem jedności wśród katolików. Zgodnie z zaleceniami Soboru Trydenckiego miał on zapobiec, aby do liturgii nie zakradły się żadne groźne błędy przeciwko wierze, rozsiewane wówczas przez protestancką reformację. Motywy, które kierowały świętym Piusem V, były tak istotne, że święta i niemal prorocza formuła zawarta w bulli promulgującej mszał rzymski wydaje się być na miejscu bardziej niż kiedykolwiek. Cytat z Quo Primum świętego Piusa V. Jeśli ktokolwiek ośmieliłby się próbować podnieść na nie rękę na mszał, na święty ryt rzymski, niech mu będzie wiadomo, że narazi się na gniew wszechmogącego Boga świętych apostołów Piotra i Pawła. Podczas oficjalnej prezentacji Novus Ordo w watykańskiej sali prasowej miano czelność twierdzić, że racje Soboru Trydenckiego są dziś już nieaktualne. Nie tylko, że nie straciły nic ze swojej aktualności, lecz ponadto, nie wahamy się otwarcie powiedzieć, pojawiły się nowe, o wiele poważniejsze. Te właśnie, aby stawić czoła niebezpieczeństwom, które z wieku na wiek zagrażają czystości depozytu wiary. Kościół otoczył go murem obronnym definicji dogmatycznych i orzeczeń doktrynalnych. One zaś znalazły oddźwięk w liturgii, która stała się krok po kroku pomnikiem integralnej wiary Kościoła. Pragnienie powrotu za wszelką cenę do dawnych form kultu, odtwarzając na zimno, in vitro, to co w pierwszych wiekach rodziło się spontanicznie pod wpływem łaski, oznacza popadnięcie w niezdrowy archeologizm, potępiony wyraźnie i w odpowiedniej chwili przez Piusa XII. Równa się to, jak już widzieliśmy, pozbawieniu liturgii całego jej piękna. Równa się to pozbawieniu liturgii całego jej piękna i wszystkich zabezpieczeń teologicznych nagromadzonych w przeciągu wieków. I to w jednej z bardzo krytycznych, być może najbardziej krytycznej
ze wszystkich chwil w dziejach Kościoła. Słowa, które podpisuje prefekt świętego oficjum i daje papieżowi. Najpierw odpowiadam tutaj na ten argument, który bardzo często jest przytaczany, mianowicie, no ale już kiedyś tak było, prawda? Tutaj już kiedyś pierwsi chrześcijanie, no to oni tak się modlili, czytali pismo i tu na pewno było tak. Swoją drogą, jak dokładnie było to, jak się to dokładniej bada, to zawsze się odnajdzie wiele oznak czci po prostu. Nawet jeśli pierwsi chrześcijanie przyjmowali komunię na rękę, to gdy właśnie spojrzy się bliżej, to wtedy widać, że było to zupełnie coś innego. Były specjalne, konsekrowane ręczniki, szaty, którymi wierni musieli obwiązywać swoje dłonie. Nie miało to kontaktu ze skórą, musiało być położone na dłoni, wcześniej owinięta tym ręcznikiem i przyjmowana bezpośrednio do ust. Zawsze mnóstwo oznak czci. A dzisiaj, czy wtedy, gdy tworzono nowy ryt, tak na zasadzie, a już kiedyś tak było, to zrobimy tak, tu ułożymy takie fragmenty w ten sposób, tutaj to jest potępienie tego, czy odpowiedź na to, co Pius XII powiedział, że tak po prostu próbując odtwarzać jakieś tam zwyczaje na podstawie odkryć jakiegoś tam naukowca, który sobie stwierdził, że no pewnie to było w ten sposób, to jest niezdrowy archeologizm. Pozbawia to liturgię piękna i odziera ją z zabezpieczeń teologicznych. A to wszystko w jednej z bardzo krytycznych, być może najbardziej krytycznej ze wszystkich chwil w dziejach Kościoła. I już kończąc, cytat tak bardzo obfity z tej krótkiej analizy krytycznej, ale ten tekst jest nieprześcigniony, naprawdę nieprześcigniony, dlatego odważam się go tutaj przytoczyć w tak obszernych fragmentach. Dziś oficjalnie uznaje się, że podziały i schizmy istnieją już nie tylko na zewnątrz, ale w samym łonie religii katolickiej. Jedność Kościoła jest nie tylko zagrożona, ale znajduje się w bardzo poważnym niebezpieczeństwie. Zaś błędy przeciwko wierze nie tyle się wkradają, co są narzucane za sprawą liturgicznych nadużyć i aberracji, które również zostały zatwierdzone. Wydaje się, że porzucenie tradycji liturgicznej, która przez 400 lata była znakiem i gwarancją jedności kultu, oraz zastąpienie jej inną, zdolną do bycia jedynie znakiem podziału, ponieważ zezwala pośrednio na niezliczone swobody, zaś sama roi się od insynuacji i otwartych błędów przeciw czystości wiary katolickiej, stanowi, mówiąc oględnie, nieobliczalny błąd. Koniec. Tak kończą kardynałowie to swoje pismo. Zostało wręczone papieżowi Pawłowi VI. Między innymi dlatego została zmieniona też definicja, czy wprowadzenie ogólne do mszału, do nowego mszału. Przy czym zmiana wprowadzenia nie zmienia nic z samego rytu. Jest tylko zmiana instrukcji obsługi, tylko zmiana wyjaśnienia, z czym mamy do czynienia. Dlaczego tak się stało? Dlaczego Kościół nagle wydaje taki ryt? Dlaczego prefekt świętego oficjum musi pisać takie słowa? Skąd to się wzięło? Jaka idea stała za tym wszystkim? Tutaj nie będę wchodził w to bardzo szczegółowo, ale oczywiście musi to zostać dzisiaj powiedziane. Oczywiście rzecz wydaje się być jasna, że cel, który przyświecał przy reformie liturgii, był celem ekumenicznym. Pragniono stworzyć ryt, który będzie zbliżał, który będzie takim rytem, który będą w stanie odprawiać również protestanci. To koncilium, które zostało powołane, rada, która została powołana do wdrażania konstytucji soborowej o liturgii. W tym koncilium brało udział 6 protestantów. Są oni wymienieni tutaj w tej książce, którą również można zakupić przed tą salą wykładową. Jest tam dosyć dokładnie ta rzecz zbadana. To jest cała książka, widać, to jest obszerna praca. Ona skupia się tylko na samym problemie właśnie polemiki z nowym rytem mszy świętej, czyli jest tego bardzo dużo, jest to bardzo szczegółowe, chociaż nie jest to praca typowo naukowa, jest to, powiedziałbym, taka polemiczno-popularno-naukowa praca.
On tam są wymienieni z nazwiska, dokładnie kto i w jaki sposób. Jest też słynne zdjęcie, które pokazuje Pawła. Paweł VI się sfotografował z tymi protestantami, którzy brali udział w obradach tej rady, która służyła do wdrażania konstytucji o liturgii. W tej radzie, która tworzyła nowy ryt mszy świętej, byli obecni protestanci, 6 protestantów, którzy nie zostali wybrani tam z jakichś powodów, bo byli specjalistami w jakiejś dziedzinie, tylko zostali wybrani jako przedstawiciele, oficjalni przedstawiciele Rady Kościołów, czyli po prostu z ramienia protestantów zostali wybrani jako tacy przedstawiciele. Nie mieli oni prawa głosu w tej Radzie, ale mieli prawo doradcze, czyli pytano ich, konsultowano, co, jak to będą widzieli protestanci i tak dalej. Tutaj Michael Davis w swojej książce opisuje później cały kontekst. To są bardzo ciekawe rzeczy, jak jest diecezja anglikańska, która krótko po reformie liturgii wydaje również nowy mszał, z minimalnymi zmianami i każe właśnie celebrować pamiątkę pańską właśnie według nowego mszału. Czyli nie mają z tym problemu. Anglikanie jakby, czy przynajmniej jakaś tam część przyjmuje ten nowy ryt. Cel wydaje się być jasny. Ta obecność tych protestantów zdradza go w zasadzie w sposób dobitny, że chodziło o to, aby stworzyć ryt, który będzie ekumeniczny, który nie będzie przeszkadzał protestantom. I dokładnie te elementy zostają usunięte, które przeszkadzają. Rzeczywista obecność, ofiara Pana Jezusa, ponawiana na mszy świętej i sakramentalne kapłaństwo. To są te rzeczy, które te kamienie, obrazy, które przeszkadzają protestantom. I czyli u źródła jest potępiony przez świętego Piusa X modernizm, który zasiewa w Kościele katolickim ten indyferentyzm, który wprowadza ten ekumenizm do Kościoła, który tutaj nie pozwoli nam ten wykład, żeby wchodzić za bardzo w kwestię już tego, czym jest modernizm, ale u jego źródeł jest immanentyzm, czyli przekonanie, że każda religia rodzi się z wewnętrznej potrzeby. Nie na zewnątrz, nie Pan Bóg się objawia, tylko ja mam wewnętrzną potrzebę religijną i tworzę sobie, zależnie od kontekstu kulturowego, w którym żyję, tworzę sobie taką albo inną religię. I taki Budda, Konfucjusz i Pan Jezus według tej wizji modernistycznej to są tacy ludzie, którzy mieli takie szczególnie mocne doznanie religijne i oni stworzyli sobie taki system. Lepszy lub gorszy i ten według tych katolickich modernistów to Pan Jezus był takim szczególnym człowiekiem, który miał takie doznania religijne, że stworzył taki wspaniały system, ale to jest tylko tyle. To jest modernizm w takiej czystej postaci, on rzadko jest spotykany w takiej postaci, zwykle się nikt nie przyzna do niego w tej postaci, ale chodzi o to, żeby wskazać pewne źródło. To później oczywiście ma mnóstwo, tysiące różnych wariacji, w każdym razie z tego założenia wyrasta ten ekumenizm w tym tego słowa znaczeniu, bo wtedy wszystkie religie muszą się zbratać. Wtedy nie ma znaczenia, że ten wierzy w rzeczywistą obecność, a ten nie wierzy, bo ostatecznie no to wszystko i tak jest. Najważniejsze jest to właśnie, żeby czuć tą religię i żeby jakoś tam ją praktykować w ten sposób, który mi akurat odpowiada, a reszta to już tam wszystko jest mniej istotne. To jest modernizm, który potępia święty papież Pius X i to jest modernizm, który rodzi ten właśnie ekumenizm na zasadzie doktryna dobrze, ale najważniejsze, żeby było nam fajnie, żebyśmy trzymali się za ręce, zapalali świeczki i czuli tak razem tą religię Pana Boga, odczuwali i wtedy już będzie dobrze, a podziały znikną same. Owoce nowej mszy. Teraz proszę o rozdanie tych kartek na tej kartce, którą za chwilę Państwo dostaną. Ona jest zatytułowana Posoborowa wiosna, w cudzysłowie, w liczbach. Jest to, dane są bezpośrednio wzięte Catholic Hierarchy. To jest strona internetowa, która czerpie dane z Annuario Pontificio, czyli oficjalne dokumenty Rzymu, które podają statystyki Kościoła. One są wydawane już od wielu lat i one są dostępne również w internecie. Można sobie to w sposób prosty sprawdzić, wszystko zweryfikować. Również jest to wydawane w wersji papierowej. Również posiadam tą wersję papierową, znaczy nie wszystkie, bo to jest wydawane co kilka lat, ale jak najbardziej rzeczy są zweryfikowane, to znaczy nie ma ryzyko pomyłki jakieś tam jest, ale ogólnie rzecz biorąc są to po prostu certyfikowane, czy dane, które
Kościół oficjalnie wydaje. I tutaj chodzi o to, żeby pokazać, co się dzieje w Kościele, jak wygląda ta wiosna soborowa w liczbach. Spojrzymy na to krótko. W tym czasie, dopóki jeszcze wszyscy nie mają, co jest pewne, czy co widzimy bardzo, bardzo intensywnie. Widzimy kryzys duchowieństwa. Oczywiście, kryzys, czy zmiana liturgii, przemilczenie tej prawdy o sakramentalnym kapłaństwie, przemilczenie prawdy o ofierze mszy świętej, to musi prowadzić do tego, że kapłani stracą tożsamość, że siłą rzeczy, z czasem, oczywiście nie od razu, ale to będzie prowadziło do tego, że kapłan nie będzie wiedział, kim jest, po co, rezygnuje z założenia rodziny po to, żeby prowadzić jakieś spotkanie filantropów, jak to pisze święty, proszę, nie święty, znaczy może osobiście świętobliwy, ale nie kanonizowany kardynał Ottaviani. Po co to wszystko? To niszczy nową mszę, niszczy tożsamość kapłańską, stąd ogromny kryzys życia konsekrowanego, życia poświęconego Panu Bogu. Gdy spojrzymy, najpierw wymieniłem trzy diecezje, które są ewidentne. To są decyzje Paryż, Wiedeń, Monachium, diecezje, w których wprowadzono reformy bardzo szybko, bardzo sprawnie, z wielkim zapałem, taka właśnie przekonanie, z takim przekonaniem, oto nadchodzi wiosna, otwieramy się na świat i hura, robimy te reformy na całego. I owoce są też od razu bardzo, bardzo, bardzo widoczne. Na Soborze ta liberalna frakcja to jest właśnie Francja i niemieckojęzyczne kraje. To są te siły liberalne i tam też oczywiście odpowiednio one zostają, te reformy wprowadzone. Zaczynamy od roku 1970, w przypadku Wiednia 69, bo akurat dane są z 69, a z 70 nie było, nie wiem z czego to wynikało. To są diecezje, które nie ulegały jakimś wielkim podziałom. Nie wyliczam Warszawy na przykład, dlatego że, mam zamiast niej Kraków na dole, dlatego że Warszawa się podzieliła na dwie diecezje, dlatego te liczby po prostu się zaburzają. Nie da się ich tak łatwo przedstawić w formie tabelki. I no widzimy w przypadku Paryża, prawda, to jest ewidentne, rok 70, czyli tuż po wprowadzeniu nowej mszy, to jest 69, pierwsza niedziela Adwentu, zostaje wprowadzona msza, nowy rytm mszy świętej i tutaj mamy 70, 80% katolików, 2016, 60%. Liczba księży 2700 w 70, 1141 w roku 2016, czyli mniej niż połowa. Przy jednoczesnym wzroście liczby ludności, to znaczy liczba katolików przeważnie jeszcze tutaj rośnie. Jakbyśmy, szkoda w sumie, że jej tutaj nie przytoczyłem, przeważnie w tych diecezjach rośnie obiektywnie rzecz biorąc jeszcze liczba katolików wraz z przyrostem naturalnym. I Rzym, gdy podaje jakieś oficjalne dane, to zawsze jakby tak właśnie pokazując, że mamy wiosnę w Kościele, katolików jest coraz więcej. Na zasadzie właśnie przyrostu naturalnego. Ale jak spojrzymy na procent katolików wśród innych i na liczbę duchowieństwa, to już się to troszkę pokazuje w troszeczkę innym świetle. No niestety w troszeczkę innym świetle. Czyli procent maleje cały czas i ta liczba księży tutaj. To jest już, pamiętajmy o tym, że jeśli jest coraz mniej, to znaczy, że liczba święconych jest mniejsza niż liczba tych, którzy umierają lub porzucają kapłaństwo. I to do tego stopnia, że to się podzieliło przez dwa, pomiędzy 1970 a 2016. Spadek liczby zakonnic w Paryżu, w diecezji paryskiej. 4139 w 70, 1710 w roku 2016. To jest już spadek znacznie, znacznie większy. Nie trzykrotny, ale ponad dwukrotny. Bracia zakonni, podobnie dwukrotny spadek. Wiedeń, ogromny spadek zarówno procentu katolików, księży, spadek mniejszy, tylko 700 mniej, zakonnice 5147, 1331, znowu niewiarygodny spadek, to w przypadku zakonnic widać szczególnie. W Monachium jeszcze bardziej szaleńczy spadek liczby kobiet, które poświęciły się Panu Bogu, 8000 w roku 70, 1832 w roku 2016. Te diecezje to są te, które naprawdę były tymi, przewodniczyły reformie. Tam wprowadzano je bardzo szybko, z wielkim zapałem. Dalej przechodzimy do diecezji, które
powiedzmy, są bardziej konserwatywne, bardziej te wprowadzały reformę wolniej i powiedzmy w sposób bardziej rozsądny. Widzimy, że w przypadku Madrytu, Rzymu, Krakowa te liczby w porównaniu do tego, co widzieliśmy wcześniej, są znacznie spokojniejsze. Madryt, procent katolików spada znacząco, 99,7% w 70, 86,9% spadek znaczący, nie jednak aż tak jak w przypadku poprzednich. Liczba księży lekko spadająca, co jest niepokojące, bo normalnie w normalnym społeczeństwie katolickim, jeśli spojrzymy na diecezje na przykład afrykańskie, diecezje afrykańskie przeważnie się rozwijają, czyli tam mamy wzrost liczby księży, wzrost liczby zakonnic, powolny, ale jednak jakiś tam wzrost. Wszystkie te europejskie czy też amerykańskie, przeważnie jest tam spadek. Są jednak wyjątki, tak jak będziemy za chwilę tutaj widzieli. Madryt lekki spadek liczby księży, bardzo duży spadek liczby zakonnic. O połowę znowu. Bracia zakonni również bardzo poważny spadek. I ten, to jest właśnie kryzys duchowieństwa, kryzys osób poświęconych Panu Bogu. Tak jak wspomniałem już ostatnim razem, gdy tutaj udzielałem wykładu, że widziałem, byłem osobiście świadkiem, czy nie widziałem tego na własne oczy, ale gdy byłem w Niemczech, to byłem świadkiem zamknięcia klasztoru, który tysiącletnią tradycję i został zamknięty, przetrwał wszystko, przetrwał Hitlera, przetrwał wszystkie wojny religijne, przetrwał Bismarcka, wszystko to przetrwał, prawda? To tysiącletnia tradycja i nie przetrwał tej wiosny kościoła posoborowej. Nie było powołań po tysiącu lat. Rzym, oczywiście bardzo ciekawa diecezja, bo serce kościoła zadziwiające. Nie wiem, dlaczego w roku 70 nie policzyli, jaki był procent katolików. Po prostu nie ma tych danych. Nie wiem, co tam się stało. Urzędnik coś przegapił, czy po prostu nie ma. Może to świadczyć o charakterze i dokładności Włochów ewentualnie. Nie wiem, no brak danych w roku 70. Zasadniczo są te dane z roku 70, ale akurat procentu katolików nie ma. Nie pamiętam, której części składowej brakowało, czy liczby, chyba liczby katolików po prostu, przez to nie można było wyliczyć tego procentu. W przypadku tych diecezji, powiedzmy, bardziej konserwatywnych, widzimy zwykle, że spadek zaczyna się później, nie pomiędzy 70 a 90. Widzimy, że spadek zaczyna się zwykle gdzieś tam pod roku 90 i jest jeszcze, powiedzmy, taki spokojny. W Rzymie to widać bardzo wyraźnie. Mamy 4000 księży w 70, w 90 znacznie więcej. 5135, później 5390 w 2004. I tutaj mamy nagły spadek pomiędzy 2004 a 2016. Znaczący spadek na 4660. Także nawet w porównaniu do 70, roku 70 jest mniej księży ostatecznie. Porównując pomimo tego wzrostu, znaczącego wzrostu w latach właśnie 90, czy pomiędzy rokiem 70 a 2004. Wzrost liczby zakonnic. Tutaj pozostaje tylko się cieszyć, że w Rzymie tych zakonnic jest bardzo dużo. Tutaj pojedyncze, zawsze jeśli chodzi o liczby, zawsze trzeba mieć na uwadze, że pojedyncze dane mogą się wiązać z jakimiś ruchami, na zasadzie jakieś klasztory się przenoszą, jakaś diecezja się gdzieś tam dzieli. Tutaj akurat podziału w tych diecezjach nie ma, tak jak powiedziałem, ale tutaj jakiś transfer księży, na przykład, który cała kongregacja wysyła tam setkę księży na misję, prawda? Takie rzeczy się zdarzają i to wpływa oczywiście na wszystkie te liczby, także pojedyncze dane zawsze mogą być spowodowane czymś innym, nie po prostu upadkiem. Tutaj ogromny wzrost liczby zakonnic, pozostaje się cieszyć, być może jest to związane z jakimiś tam transferami, ale na pewno nie tylko, na pewno wiąże się to również po prostu z dużą liczbą powołań, które we Włoszech, powołań żeńskich, które mamy we Włoszech i tu pozostaje się tylko cieszyć. Jeśli chodzi o braci zakonnych, tutaj, tak jak wspomniałem, w tych pierwszych latach mamy jeszcze wzrost, później znowu znaczący spadek pomiędzy rokiem 2004 a 2016, podobnie jak liczba księży. Kraków, oczywiście dla nas bardzo ciekawe, dlatego że, prawda, jesteśmy w Polsce i zależy nam na polskich diecezjach w sposób szczególny. Procent katolików prawie że bez zmian, minimalny spadek.
bardzo, w zasadzie można powiedzieć, że pozytywnie. Liczba księży bardzo pozytywnie, wzrost pomiędzy rokiem 69 a 2016 o około, powiedzmy, 600, znaczący wzrost. Liczba zakonnic spada i to dosyć szybko. Nie tak tragicznie jak w przypadku tych diecezji na zachodzie, ale spada znacząco. 600 zakonnic mniej pomiędzy rokiem 69 a 2016. Liczba braci zakonnych według tego klucza, o którym powiedziałem, na początku jeszcze pewien wzrost, później tutaj od roku 90 do 2016 już znaczący spadek w granicach 500 mniej. Przy jednoczesnym wzroście, pamiętamy o tym, liczby katolików, czyli pomimo tego przyrostu naturalnego coraz mniej powołań. Ogólnie można stworzyć sobie jakiś obraz tylko na podstawie tych nielicznych danych, które tutaj mamy. Ogólnie rzecz biorąc, wiosny na pewno nie ma. Tutaj pomimo tego, że właśnie pojedyncze dane mogą być tam związane z jakimiś migracjami, z jakimiś tam zmianami, to widać, jak to wygląda, szczególnie w tych diecezjach, gdzie wprowadzono reformy bardzo szybko. Ten ogromny spadek liczby powołań żeńskich jest przerażający. To są rzeczy, które są niewiarygodne. To pomiędzy spadki na poziomie 500% spadek w dół. Po prostu zupełnie niezrozumiałe, znaczy niezrozumiałe, zupełnie tragiczne cyfry, liczby. Gdzieniegdzie widzimy, że jest lepiej. Tutaj widzimy, że w Polsce jakby te liczby nie są jeszcze takie tragiczne, ale również pokazują one pewną tendencję. Znowu, jeśli chodzi przede wszystkim o powołania zakonne, niestety również, czy przede wszystkim te żeńskie. Pozostawiając liczby, to co widać na co dzień w zasadzie i moim zdaniem, jak każdy, kto próbuje, kto chce, kto szuka po prostu prawdy, kto obserwuje Kościół nie na zasadzie, że szukam jak to tylko na pewno obronić tą właśnie wiosnę, reformę posoborową, tylko po prostu patrzę jak jest, to myślę, że naprawdę nie trzeba tych rzeczy za bardzo tłumaczyć, ale wielokrotnie już spotkałem się właśnie z takim podejściem ze strony ludzi Kościoła bardzo często, że jakby ja koniecznie czuję się w obowiązku, żeby bronić i bronić tych reform, na pewno to nie, to źle się dzieje, bo to nadużycie, bo tutaj, bo coś tam, to wszystko inne jest winne, ale na pewno nie same reformy i tutaj te liczby, no tak, jest tutaj coś nie tak, ale to tylko tak na marginesie i tak dalej. Jeśli tak spokojnie na to spojrzy, żadna korporacja, widząc takie liczby, nie powiedziałaby, wszystko jest w porządku i tylko tutaj jakieś tam drobne nadużycia, musimy sobie z tym poradzić, ale tak naprawdę to wszystko jest super. Nie, nikt by tak nie powiedział. Żaden taki rozsądnie myślący menadżer nie powie, że to są liczby, które rokują dobre nadzieje. Nie, to są liczby, które pokazują stan głębokiego kryzysu, który w jednych miejscach rozwija się bardzo szybko, że rozwija się kryzys, się rozwija bardzo szybko, w innych miejscach zaczyna się toczyć i ta korupcja tam... To zniszczenie trwa, ale w sposób taki powolny zaczyna się. Gdzieś tam jeszcze nie przybrało takich rozmiarów jak gdzie indziej. Skąd to wynika? Tak jak wspomniałem już wcześniej, brak zrozumienia istoty kapłaństwa. Katolicy już nie wiedzą, nie pamiętają, kim jest kapłan. Związane w dużej mierze z reformą mszy świętej. Prawo modlitwy jest prawem wiary. Modlitwa musi odpowiadać wierze, ale modlitwa też formuje wiarę. Nawet gdyby mówić na katechezie, nawet gdyby nauczać, że kapłan to jest drugi Chrystus, że on dokonuje aktu ofiarnego i tak dalej, to niewiele da. Jeśli ta niedzielna msza będzie wyglądała w ten sposób, że właśnie mamy takie spotkanie, nie ma szacunku, znaczy minimalny szacunek wobec Najświętszego Sakramentu, na zasadzie klimatu takiego wspólnego spotkania, wspólnej modlitwy i właśnie taki kapłan, który jest takim przewodnikiem i nie ma mowy właśnie o rzeczywistej obecności, o prawdziwej ofierze i tak dalej, w sensie takim nie ma mowy liturgicznie, w sensie przekazu symbolicznego, przekazu tego rytu. Jak wygląda ryt? Widzimy zeświadczenie duchowieństwa. Ci, co gorliwsi, bardzo często gubią się w jakiejś pracy socjalnej, zapomnieniu, porzucenie tradycyjnej duchowości. Brak zrozumienia dla ofiary, bardzo często upadek moralny. To są rzeczy, które możemy zaobserwować w Kościele, wśród duchowieństwa niestety w stopniu dużym. Dwa słowa a propos
odnowy, to znaczy tak zwanej odnowy, w sensie, ale przecież bardzo często, gdy mówi się właśnie o kryzysie w Kościele, o tym, że nowa msza, że kapłani tracą wiarę, w sensie wiarę w rzeczywistą obecność, w sakramentalne kapłaństwo, pojawia się taka odpowiedź, no ale jest tyle takich wspaniałych ruchów w Kościele, które, tak, tutaj młodzież pełna zaangażowania i tak dalej. Pamiętajmy tutaj o tym tylko w dwóch słowach, że ta nowa duchowość, bardzo często kapłani się w nią pogrążają, czy wchodzą w to, to jest rzecz, którą wszyscy nauczyciele życia duchowego mówili, bardzo niebezpieczna. Wszystkie te nowe rodzaje duchowości, ta odnowa, która jest w jakiś sposób również spowodowana przez nowy rytm przeświętej, to są rzeczy uczuciowe. Ta nowa pobożność buduje na uczuciach. Chodzi tam o to, żeby pompować cały czas uczucia, żeby pobudzać przez sentymentalną muzykę, przez jakieś wspólne takie modlitwy, łapanie się za ręce i tak dalej. Wszystko to ma pobudzać uczucia. Wszyscy nauczyciele życia duchowego mówią, nie wolno kłaść nacisku na uczucia, bo tam uczucia to jest pole, na którym działa bardziej szatan niż Duch Święty. Pole, na którym działa bardziej szatan niż Duch Święty, bo uczucia bardziej zaślepiają, niż otwierają rozum naprawdę. A teraz właśnie to duchowieństwo, ta część duchowieństwa, która bardzo często jest w jakiś sposób gorliwa, wchodzi w tą duchowość, to trudno nazwać duchowością w zasadzie, bo to jest uczuciowość bardziej, we wszystkie te ruchy, które formują, które skupiają się na tym, żeby pompować uczucia, żeby dawać coraz nowe takie bodźce, żeby było takie poczucie i było tak fajnie, to nie ma nic wspólnego z duchowością katolicką. To nie prowadzi w żaden sposób do Pana Boga. Wchodzi się to, podążając za tymi wielkimi nauczycielami życia duchowego, wchodzi się w objęcia szatana w ten sposób. Bo to on ma większy wpływ na uczucia niż Pan Bóg. Oczywiście Pan Bóg może mieć wpływ na uczucia, ale zasadniczo Pan Bóg działa jako ten doskonały Stwórca, działa na wyższe władze naszej duszy, na rozum i na wolę. On pragnie, abyśmy poznali prawdę naszym rozumem i ukochali ją naszą wolą. A szatan pragnie nas kusić przez uczucia. To jest zdecydowanie bardziej jego pole uczucia niż to, którym się posługuje Pan Bóg, co nie znaczy, że się nim nie posługuje wcale. Co należy wobec tego zrobić? Przede wszystkim kochać mszę świętą, kochać mszę świętą trydencką. Przede wszystkim, ponad wszystko inne, tutaj polecam już wspomniany numer naszego czasopisma, można go zakupić, który przeciwnie niż ta książka, on skupia się bardziej na pięknie liturgii, na tym, czym jest msza święta. Oczywiście zawierając również te elementy polemiczne, bo tego się nie da w dzisiejszych czasach uniknąć, a propos krytyki tego, co zostało zrobione w reformie. Czyli poznawać mszę świętą, ten ryt rzymski, który uświęcił naszych świętych, który przekazuje łaskę, który jest naprawdę wyrazem katolickiej wiary, który naprawdę przemawia do całego człowieka, przede wszystkim do rozumu, w ten sposób przemawiając też do woli, wpływa oczywiście również na uczucia, ale właśnie w ten sposób spokojny, stonowany, odpowiednio kładąc akcenty, ten doskonały ryt. Poznać go musimy, poznawać go coraz lepiej i kochać. To jest to, co trzeba robić. Nie chodzi o to, nie jest teraz naszym zadaniem, żeby z czymś walczyć, żeby coś mówić, głosić, nauczać. Nie. Odnowa liturgii musi przyjść z Rzymu. Nie ma innego wyjścia. I oczywiście będzie bardzo trudne, ale musi przyjść z Rzymu. Nikt inny nie zreformuje liturgii, ale jak najbardziej te niższe partie Kościoła mogą do tego prowokować Rzym do tego, żeby zrewidował tą reformę. W jaki sposób prowokować mogą? W ten sposób, że kochają starą mszę, że ją propagują. Że jeśli będzie coraz więcej osób, które będą chciały uczestniczyć we mszy świętej trydenckiej, jeśli będzie coraz więcej osób, które będą na nią uczęszczały, to będzie jakiś sygnał. Jeśli te kościoły, tak jak to teraz jest w większym stopniu, zależnie od tego, gdzie spojrzymy na którą część kościoła, jeśli te nowe kościoły będą pustoszały, a kościoły tradycyjne będą powstawały, to wtedy będzie to widoczne. Tak jak wspomniałem, będzie to sygnał dla Rzymu. Tak jak wspomniałem w czasie mojego pobytu w Niemczech, wielokrotnie ludzie nam to mówili, że byli w szoku, że jakieś kościoły się budują.
bo my budowaliśmy kościoły, bo oczywiście starych nie dostaniemy. Budowaliśmy kościoły i normalnie właśnie wszyscy, którzy byli z tym w jakiś sposób związani, tam jacyś urzędnicy, czy tam ci, którzy budowali i tak dalej, to wszyscy byli w szoku, bo wszyscy kojarzą, że kościół oddaje kościoły po 1 euro, żeby tylko ktoś chciał to wziąć, żeby tylko ktoś się tym zajął, że nikt już nic o budowaniu to w ogóle nie ma mowy w przypadku teraz, w tych ostatnich latach, dziesięcioleciach na Zachodzie, w latach tam 60., 70. jeszcze budowano oczywiście. Nikt już tam nic nie buduje, to oczywiście wszystko się bo nikt nie chodzi nikt nie chodzi, uczestników jest bardzo mało w przypadku nowej mszy, a my te kościoły budowaliśmy, to ludzi szokowało. Jeśli tak będzie, jeśli te kościoły będą powstawały, to będzie to sygnał i to jest to, co my możemy zrobić. Kochać mszę tridencką, poznawać ją i w ten sposób po prostu dawać świadectwo.